Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wygląda na to, że każdy zaczyna widzieć, że są dwie Ameryki. Socjalistyczna i republikańska. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego było wojna secesyjna 1861-2 rok, no to było północ i południe, no i teraz jest znowu socjaliści. Ciekawe jest to, że demokraci to byli właściciele niewolników i republikanie to byli właśnie przeciwnicy niewolnictwa, no i republikanie z północy w zasadzie napadli na demokratów z południa, żeby zlikwidować niewolnictwo. Demokraci zrobili taki, stanęli na głowie. No i teraz demokraci walczą właśnie, żeby bronić niewolników, a kiedyś ich niszczyli. Republikanie, no to zawsze była partia ludzi pracujących, ludzi chcących płacić podatki, przedsiębiorczych. Na demokraci na dzień dzisiejszy, no to jest partia po prostu rozdawnicza. Lewactwo dzisiejsze, liberałowie amerykańscy, no to chcą właśnie mówić, że całe te odbicie się po tej pandemii, po tej panice, no to weszło na dwa różne tory. No i oni faktycznie mają rację, że Ameryka jest na dwóch najróżniejszych torach kolejowych do sukcesu. No ale oni obserwację mają prawidłową, symptomy widzą prawidłowo, ale diagnoza jednak jest kompletnie zła. Lewactwo jak zwykle doczepia się do nieprawidłowych rzeczy. Ministerstwo Pracy w zeszłym tygodniu pokazało, co się dzieje w zasadzie pomiędzy ekonomiami w Stanach Republikańskich i w Stanach Demokratów. Jak równo jest pomiędzy tymi Stanami? No trzeba pamiętać, że Izba Senatu ma 100 senatorów, no bo jest 50 stanów. W każdym stanie jest po dwóch senatorów. No i teraz jest idealnie właśnie 50-50. Także, że większością jednego głosu demokraci mogą przegłosowywać, tylko dlatego, że Kamala Harris ma 51 głos. No i właśnie ona przeważa. Większość demokratycznych gubernatorów, no to nie dość, że miała dłużej te lockdowny, dłużej te zamknięcia, no to były jeszcze bardziej takie ostre te zamknięcia, po prostu restrykcje biznesowe, no to były nieprawdopodobnie dużo szersze niż w innych stanach. Większość tych restrykcji, no to odrzucono już w połowie mniej więcej czerwca. Ale bezrobocie jest po prostu wskaźnikiem tego, co się stało. W pewnym momencie 20 milionów ludzi straciło pracę. Teraz około 6 milionów dostaje jeszcze pieniądze. No w Ameryce bezrobotny to nie znaczy, że jest bez roboty. Bezrobotny to jest ten, który dostaje ubezpieczenie za bezrobocie. Każdy pracodawca płaci mniej więcej tam 1,5-2%. No ale teraz rząd federalny dołożył parę trylionów dolarów i do Labor Day, czyli to jest pierwszy tydzień września, wtedy, kiedy dzieciaki po tym weekendzie idą właśnie do szkoły, no to do Labor Day, do Dnia Pracy, no nie jest to 1 maja Dzień Pracy, ale to jest Dzień Pracy Amerykański. Taki szacunek dla ludzi pracujących, no jest nadzieja, że szacunek dla ludzi płacących podatki, no to będzie te $300 dodatkowo dla tych ludzi bezrobotnych. No i teraz jak popatrzeć się, gdzie jest w tych republikańskich stanach, jak jest bezrobocie. No to w republikańskiej Nebrasce jest powiedzmy 2%,
w Utah jest 2,7, w południowej Dakocie 2,9%, New Hampshire 3, Idaho 3, Vermont 3, Alabama 3, Montana 3,7, Oklahoma 3,7, także wszystkie te republikańskie mają takie tam normalne, to takie zawsze jest sporo ludzi, którzy po prostu nie pracuje. No i one są rządzone przez gubernatorów republikanów, a dla kontrastu można powiedzieć stany te socjalistyczne demokratów, no to Connecticut bezrobocie jest 8%, New Mexico, Nowy Meksyk 8, Nevada 8, Kalifornia 8, Hawaje 8, New Jersey 8, Illinois 8, także wszystkie te socjalistyczne, rozdawnicze, mocno opodatkowane stany, bezrobocie jest wielkie, czyli czym więcej zabierają pieniędzy, tym więcej rozdają pieniędzy, tym bardziej ludziom nie chce się pracować. Hawaje i Nevada, no to one polegają na turystyce. To ile, to nie wiadomo, ile to zajmie, no ale w Illinois, dlaczego jest takie wielkie bezrobocie? No, w Illinois, no to jest Chicago, to są wszystkie te rozdawnicze miasta. W tym środkowym zachodzie, tam gdzie jest dużo rolnictwa, gdzie jest jakaś produkcja rolna, tego rodzaju rzeczy, to w Wisconsin jest powiedzmy 3% bezrobocia, w Indianie 4%, w Kentucky 4%. Tak, także tam ludzie produkują, tam ludzie żyją, tam płacą podatki. Kalifornia, no to jest najbardziej makabryczny, obciachowy stan. Tam przyjemnie jest mieszkać, no bo tam jest przyjemny klimat. Tam nie ma śniegu, nie ma lodu. Dlatego jest socjalistyczny rząd. W samym Los Angeles jest 66 tysięcy bezdomnych, tak zwanych bezdomnych. No ale tam przyjeżdżają z całego kraju i Los Angeles już nie, i San Francisco, oni nie wiedzą, co robić. Tam po prostu rozdają te pieniądze na lewo i prawo. Dają im dużą pomoc, zamiast ich jakoś zaaranżować to wszystko, żeby zaczęli pracować, żeby, no obozy pracy to może nie, no, ale jakieś państwowe kalifornijskie czy stanowe gospodarstwa rolne, coś by się przydało dla tych ludzi. Syf, kiła i mogiła jest. Tam jest 12% populacji mieszka w Kalifornii, 50 prawie milionów ludzi. No a wzrost tego, spadek bezrobocia, no to jest tylko 7%. Floryda się rozwija nieprawdopodobnie, Arizona, no ale oni znieśli te ograniczenia biznesowe długo, długo temu, no i ciągle dodają, coraz więcej miejsc pracy jest z miesiąca na miesiąc, 2 czy 3 razy więcej niż to, co się odbija w Kalifornii. No Kalifornia to jest po prostu przypadek taki kliniczny idiotyzmu socjalistycznego. W Arizonie bezrobocie jest 7%, no ale to oni mieli tam inne różne sytuacje. Unemployment w tych wszystkich niebieskich stanach, czyli socjalistycznych, jest dużo jednak statystycznie większy. Kalifornia, ogólnie rzecz biorąc, ilość pracowników zniknęła, tak? Ilość od prawie 3%, czyli 500 tysięcy ludzi wyjechało po prostu z Kalifornii, no bo miało już dość tego całej tej socjalistycznej przywódców. 540 tysięcy ludzi, pół miliona z Kalifornii wyjechało. W Illinois 3% ludzi wyjechało z demokratycznego stanu. Z New Jersey wyjechało 3,5%, z Connecticut wyjechało 7%, znaczy no straciło pracujących, no bo w Ameryce mniej więcej pracuje 120 milionów ludzi na
330 milionów mieszkających, tak, także to jest powiedzmy no niecała więcej niż 1/3, no ale właśnie tak jak z Connecticut 7% pracujących wybyło, no bo tam też są socjalistyczne wielkie podatki, to jest spora liczba pracujących, którzy już tam nie pracują. W Nowym Jorku ilość pracowników zmniejszyła się tylko około 1%, no ale ten Nowy Jork, no to jest ogólnie taki szczególny. Na Florydzie tam też się przesunęło około 0,5%. Także o co chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? No te wysoko opodatkowane demokratyczne stany, no to będą, to będzie to cała kontynuacja. Oni będą tracili populację do tych stanów, gdzie jest są mniejsze podatki. Ludzie, którzy mogą pracować, szczególnie którzy mogą pracować z komputera w jakimkolwiek stanie, no to oni będą uciekali. Oni uciekają po prostu z tych wysoko opodatkowanych. Także ilość tych pracowników to będzie się zwężała dosyć sporo. No i jeszcze te wysoko opodatkowane stany, no to niższą te biznesy. Te wielkie biznesy, bardzo wysoko zarabiający Nowojorczycy, też pouciekali na Florydę, tam gdzie nie ma podatków. Restauracje się w Ameryce pozamykały na lewo i prawo, no ale szczególnie w Nowym Jorku. Te przedłużanie tej pandemii, przedłużanie tej paniki w tych Stanach Demokratycznych, to nie tylko restauracje się pozamykały, ale bardzo dużo małych biznesów. Regulacje, taksy, to w ogóle nie pomaga. Na Florydzie teraz ilość rejestrowanych biznesów jest 2-3 razy większa na milion niż w Nowym Jorku. W Nowym Jorku jest około 250 najróżniejszych licencji i zezwoleń, które kontrolują te biznesy. To jest nieprawdopodobne ograniczenia. Ilość tych pasożytów rządowej biurokracji i związków zawodowych publicznych, no to jest nieobliczalna. To jest po prostu coś, co niszczy wolny rynek, co niszczy przedsiębiorczość, co niż jakąś tam konkurencję. Ludzie po prostu nie wierzą. Kongres, tak jak wspominałem, te $300 do dnia pracy, to pozwala to niektórym na to, że na niektórym, żeby po prostu jakoś się przesmyknęli. Nie są to duże pieniądze, no ale jeżeli mają jakieś tam oszczędności czy możliwości, no to ludziom się nie chce. Nawet Biden ostatnio, jak miał spotkanie takie w City Hall, czyli spotkanie z ludźmi, sponsorowane przez CNN, no to powiedział, że faktycznie kongres pozwolił ludziom nie płacić czynszu, no i kongres daje tam $300 na tydzień dodatkowo, no to też parę powiedzmy 2-3 tysiące na miesiąc nie muszą wydawać, no i powiedział, że to może się przyczyniać do tego, że ludzie nie chcą iść do pracy, no i sporo ludzi faktycznie nie chce iść do pracy. Również Federalne Rezerwy, Jerome Powell, no to on kontroluje to, no drukowanie pieniędzy to będzie. Druga sprawa, którą kontrolują, no to są oprocentowania. No i właśnie powiedział do kongresu, że dopóki nie będzie pełnego robocia, czyli bezrobocie będzie zniszczone, no to oni nie będą zaciskali tego pasa finansowego, całej tej polityki finansowej. Amerykanie żyjący w Stanach Republikańskich, no podnoszą się te miejsca pracy.
Inflacja. Inflacja jest nieprawdopodobna. Inflacja, no to jest w czerwcu, no to była 6%. Kretyn Biden, no to właśnie tłumaczył, że inflacja to jest dobra rzecz, no i że w sumie ceny są niższe. On w ogóle jakoś nie wiadomo, o czym on mówi. On ciągle mówi jakieś brednie. Jedyne rzeczy, które dziennikarze się go pytają, no to właśnie jest o lodach, jakie on lubi. No to wygląda na to, że on może mieć po prostu... No jego mózg już nie pracuje normalnie. No ale wracając do dwóch systemów, dwóch Stanów Zjednoczonych, czy dwóch krajów Ameryki, no jest socjalistyczna, jest republikańska. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. No teraz właśnie ciekawe jest, że otworzyłem e-mail, który Google, YouTube przysłał jako wielka rewelacja, no bo mnie zablokowali na ostatnie 30-40 filmików to zablokowali co najmniej 7. No ja się odwoływałem od tych 7, no i przyszła lista, że te 7 filmików, że to jest sukces, że ręcznie zostały sprawdzone, no i te wszystkie filmiki dostały prawo do monetyzowania. No to dziady, co oni robią? Oni robią to, że powiedzmy, jeżeli pierwszego dnia ogląda tam 100, 200, 300, 500, 3000, w niektórych wypadkach oglądają 2, 3, 4 tysiące, no to wtedy, jeżeli monetyzacja jest zabrana, to później przyznanie monetyzacji po 2, 3, 4 tygodniach, no to później już tam nie ma oglądających, no bo większość ludzi ogląda jednak te świeże filmy, no ale wstawiłem te 7 tytuły z tych 7 filmów i z takim ogłoszeniem właśnie, że monetyzacja przyszła. No i wstawiłem to ogłoszenie do opisu i kiedy wstawiłem to ogłoszenie do opisu, dzisiaj 6 filmików zostało zdemonetyzowanych tylko dlatego, że ten algorytm przeczytał te tytuły 6 innych, które były zablokowane. Także widać, że komuniści nie lubią pewnych słów i nawet jeżeli zablokowali kiedyś, komputer zablokował kiedyś, a później człowiek napisał, że wszystko jest gra, to komputer znowu algorytm poblokował. No, to jest śmieszne trochę, no bo to nie są duże pieniądze. Mnie to tylko chodzi o to, że jak YouTube nie monetyzuje, no to YouTube nie poleca. Jak YouTube nie poleca, no to nie ma nowych widzów. Jak nie ma nowych widzów, no to ten kanał w zasadzie jest odstawiony do odstrzelenia, bo ci wierni widzowie, no to oglądają, no ale to zdają moje zdanie na większość tematów i każdy prędzej czy później nudzi, tak? No jedna oglądająca koleżanka to właśnie nawyzywała, powiedziała, że bandyta, że Wałęsa nie był bandytą, tylko dzisiejszy Kaczyński jest bandytą. No, wygląda na to, że też się ludzie denerwują. No ale jest jak jest. No, swojego zdania nie zmienię. Mam swoje zdanie jak mam. Jedyne, co mogę powiedzieć na zarzut, że głosowałem na Bidena, no to nie głosowałem na Bidena, głosowałem na Trumpa. Także takie życie. Trzymajcie się. Zdrowia dla normalnych.